Dzisiaj naszym gościem jest sędzia Anna Maria Wysławska. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Chciałbym zacząć od tego, jak to się stało, że zdecydowała się Pani na ten zawód. Bo gdzieś tam wyczytałem w wywiadzie, że to przez spotkanie z inną sędzią. Tak, autorytety to jest jednak cudowna rzecz. Byłam przekonana, że zostanę instruktorką tańca, bo od 5 roku życia tańczyłam w balecie, ale na swojej drodze spotkałam cudownego człowieka, sędziego. Kobietę, która do dzisiaj jest sędzią fantastycznym i chciałam robić to, co ona. Chciałam zmieniać rzeczywistość. To prawda, że nigdy nie poprosiła Pani o ochronę w momencie, kiedy brała udział w takich rozprawach tych dużego kalibru, na przykład łódzka ośmiornica? Nie, dlatego że mimo 30 lat spędzonych na sali rozpraw, orzekałam w sprawach karnych, gwałty, zabójstwa, rozboje, gwoździe w kolanach, obcinane palce porwanym dzieciom, to moja rzeczywistość przez wiele lat, ale mimo tych trudnych spraw nigdy nie straciłam wiary w człowieka i nigdy też nikomu tej wiary starałam się nie odebrać. Czyli nawet skazując kogoś tłumaczyłam, odbędziesz karę, wyciągniesz wnioski i zaczniesz od nowa z czystą kartą. Ale nie wszyscy wyciągają jednak te wnioski. Nie wszyscy, ale uważam, że ludzie w głębi duszy, w głębi serca są dobrzy. To tylko ta otaczająca nas rzeczywistość, ten brak podanej ręki, rozwód w rodzinie, konflikty w szkole. Wtedy, kiedy człowiekowi jest bardzo ciężko i nie ma tych relacji międzyludzkich na właściwym poziomie, wtedy zaczynają się problemy. Dlatego dzisiejsza konferencja jest taka ważna. Do tematu dzisiejszej konferencji za chwilę przejdę. Jeszcze chciałem zapytać, który rodzaj spraw najbardziej utkwił Pani w pamięci? Sprawy związane z dziećmi krzywdzonymi, ponieważ one pokazywały, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli mam przed sobą młodocianego przestępcę, to zawsze widzę jego życie od małego, że tam była przemoc w rodzinie, był może bity, ale być może w domu było wszystko, tylko dziecko było traktowane jak powietrze. Być może zbyt duże wymagania, konflikty okołorozwodowe, które potwornie niszczą dzieci. I te sprawy są trudne, ponieważ człowiek ma taką świadomość, że dziecko, które ma przed sobą, dziecko, które musi skazać, jeżeli ono mówi, pani sędzio, nie wiedziałem, nie sądziłem, młodzież dzisiaj tak postępuje, to ja mam świadomość, że jest w tym dużo prawdy. Że ta otaczająca rzeczywistość, którą my dorośli tworzymy, przecież to nie dzieci ją tworzą, jest tak pełna zagrożeń, że naszym dzieciom ma prawo zacierać się granica między dobrem a złem, żartem a przestępstwem, wygłupem a wykroczeniem. Jaki był cel programu, który jest, dzisiaj już nie ma go na antenie, ale wszyscy doskonale go znają, emitowanego w TVN-ie sędzia Anna Maria Wysołowska z Pani udziałem w roli głównej. Do dzisiaj jest 7 razy chyba dziennie pokazywany na różnych telewizjach, tak, i ma sporą oglądalność. To też edukacja prawna. Ja ją zaczęłam w 2000 roku, zapraszając młodzież na lekcje wychowawcze do sądu, czyli na prawdziwą salę rozpraw, kiedy zdałam sobie sprawę, że nie jestem w stanie zaprosić całej Polski. Wtedy pomyślałam, że to jest dobry pomysł, że wezmę udział w tym programie, chociaż pół roku się zastanawiałam. A jak podeszli do tego pomysłu koledzy z ław? Tak jak się u nas w Polsce podchodzi do wszystkiego, co jest trochę inne. Było bardzo dużo głosów krytycznych, ale też miałam dużo wsparcia od sędziów, przyjaciół, którzy mówili, nie przejmuj się, kiedyś zrozumieją i ci oponenci, że naprawdę dzisiejszy świat wymaga pewnego rodzaju poświęceń, bo to było poświęcenie. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz, o te scenariusze tych rozpraw. Czy one były pisane na podstawie prawdziwych spraw, które Pani prowadziła, czy też nie? Bo to wiem, że to bardzo interesuje ludzi w tych serialach, które no, dzisiaj są bardzo modne, typu Dlaczego ja? Trudne sprawy. No, program był też takim paradokumentem. Jak to było? Wszystkie sprawy w tym programie gdzieś się wydarzyły. Były oparte o scenariusz z akt prawdziwych sądowych. To nie były tylko moje sprawy. Swoich spraw jakby nie chciałam tak odtwarzać.
ponieważ ci prawdziwi bohaterowie mogliby się tam odnaleźć. Na przykład nigdy nie odważyłabym się na zagranie, bo to jest zagranie, sprawy dotyczącej łódzkich beczek, czyli czworga zamordowanych dzieci, bo ja przesłuchiwałam to jedyne dziecko, które przeżyło. W związku z tym rzeczywistość pisze nieraz tak brutalne scenariusze, które po prostu trudno jest nawet odtworzyć, bo trudno byłoby w nie uwierzyć. W jednym z wywiadów sprzed 2-3 lat wyczytałem, że walczy Pani o obowiązkowe lekcje prawa w szkołach. Dalej Pani walczy, czy już zaprzestała? Nie, walczę. Dzisiejsza wizyta również jest z tym związana. Tworzymy kąciki prawne we wszystkich szkołach na terenie całej Polski. Dzisiaj od młodzieży się dowiedziałam, że te kąciki prawne będą w internecie. Zresztą one już też wiele szkół je przenosi na strony internetowe, bo to jest życie dzisiejszej młodzieży. Już gazetka ścienna, gablotka, to nie ich bajka. Właśnie to spotkanie, tak jak dzisiaj, co ono może zmienić u młodego człowieka? Wszystko. Mnie zależy przede wszystkim, żeby oni zaczęli ze sobą rozmawiać. Nie tylko z tym wirtualnym towarzyszem, bo on nie przytuli, nie wytłumaczy. Te recepty bywają różne, natomiast zależy mi na tym, żeby wprowadzono kąciki prawne we wszystkich szkołach. Niech idą do internetu, ale niech będą takim miejscem również do rozmów, do zawiązywania bliższych kontaktów. Zależy mi na mediacji rówieśniczej, żeby młodzież nie szukała ratunku w internecie, bo wtedy, tak jak blisko Łodzi, dziewczynie, która pisała, jest mi źle, życie jest do niczego, koledzy jej poradzili, to się powieś i się powiesiła. Internet również może tak działać. Nikt nie zastąpi człowieka. Za nami 4 panele o różnej tematyce. Ja widziałem, że Pani tam przeskakiwała z panelu na panel. Jakby je tak podsumować? Bo wiem, że za chwilę będzie podsumowanie takie na sali, ale tak... Te panele pokazują jedno, że słowa piosenki, którą dzieciaki śpiewają, wy dorośli nic nie wiecie, w jakim dzieci żyją w świecie, są bardzo prawdziwe. To my musimy się tego świata, który my stworzyliśmy dla naszych dzieci, ale on nam się wymknął spod kontroli, więc go nie znamy, musimy go sobie przybliżyć. Dlatego te kąciki prawne są takie istotne, bo one są dla nas, dla pedagogów i dla młodzieży, żebyśmy tam wymieniali się informacjami, problemami i zaczęli ze sobą rozmawiać. A te kąciki prawne powstają już w szkołach tak masowo, czy to jest na razie taki projekt? One są w kilku tysiącach szkół już na terenie całej Polski, zmieniają rzeczywistość. Uniknięto kilku prób samobójczych, tam są w tych kącikach prawnych skrzynki korczakowskie. Takie skrzynki, jak były w sierocińcu Janusza Korczaka, na problemy. Jest ci źle, nie zgadzasz się z czymś, ale nie wiesz, jak wyjść przed szereg. Wrzuć problem do omówienia do tej skrzynki, nawet anonimowo, a później grupowo, klasowo, na terenie całej społeczności omawia się dany problem, po to, żeby nie zostawiać nierozwiązanych spraw. Jeszcze na koniec zapytam o rok 2016. Jakie plany ma sędzia Anna Maria Wesołowska? Marzy mi się, żeby jednak ta mediacja zafunkcjonowała w społeczności. Po dzisiejszym panelu na temat YouTube'a to moje marzenie jeszcze się bardziej wzmocniło. Chciałabym oderwać młodzież troszkę od internetu. A na pewno powalczę o to, żeby zlikwidowano możliwość korzystania z telefonu komórkowego w szkołach. Nie tylko na lekcjach, ale również na przerwach. I dziękuję bardzo za rozmowę. Za chwilę podsumowanie na dużej sali tych paneli. Moim i Państwa gościem była sędzia Anna Maria Wesołowska. Dziękuję bardzo.